Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na Międzynarodowych Targach Poznańskich podczas Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa Architektury Krajobrazu Gardenia na premierowym wydarzeniu organizowanym na terenie targów pod nazwą Arena Krajobrazu. Przed rokiem, kiedy rodził się ten projekt, w jednej z rozmów zapytano mnie, dlaczego arena? Nikt nie pytał, dlaczego krajobrazu. Nie wiem dlaczego. Wtedy wskazałem na takie istotne cechy związane z tym słowem, jakim jest różnorodność, dynamika, aktywność, dzianie się i zmienność. To jest to, co ma być cechą właśnie areny krajobrazu. Ale cechą areny krajobrazu ma być też coś, co stanowi takie istotne, kreatywne żywioły, jak profesjonalizm, nauka i pasja. To jest to, co ma stanowić komplet pewnych emocji, pewnej aktywności charakteryzujących to przedsięwzięcie. Stąd ta różnorodność, która dziś już miała miejsce, stąd te projekty, które będą jutro prezentowane w formie 15 godzin warsztatów, w formie wystaw fotograficznych, prezentacji i workshopów, które odbyły się dzisiaj od rana. Szanowni Państwo, wszystkie te pasje, energie, profesjonalizm spięliśmy w osobach trzech naszych wyjątkowych gości zaproszonych na to wydarzenie. Dwóch gości z Wielkiej Brytanii. Witam serdecznie na otwarciu panią Jo Thompson. Witamy serdecznie. Witam serdecznie panią Tainę Słonio z Finlandii. I naszego gościa z Wielkiej Brytanii, pana Chrisa Bertshaw'a, który swoją prezentacją uświetni dzisiejsze otwarcie Areny Krajobrazu. Gościmy w miejscu wyjątkowym, jak Państwo doskonale wiecie, w miejscu, w którym organizuje się mnóstwo profesjonalnych przedsięwzięć i komercyjnych, i artystycznych, i wydarzeń, i różnego rodzaju eventów, które przyciągają do Poznania i na targi tłumy. Ja bardzo bym prosił, aby kilka słów zechciał nam poświęcić pan prezes międzynarodowych grupy MTP, pan prezes Przemysław Trawa. Panie prezesie, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Temat, czy w ogóle tematyka, która jest przedmiotem dzisiejszego spotkania, to są znaki czasu. Kiedyś, ja pamiętam dokładnie te czasy, niszczyliśmy krajobraz, nie dbając o niego w ogóle. Mogę pro domo sua powiedzieć, na targach również. W tej chwili, jak przystępujemy do jakiejkolwiek inwestycji, to myślimy również z punktu widzenia krajobrazu. Jak to się w historii, na przestrzeni dziejów zmienia waga zawodów, profesji. Kiedyś to tylko architekt kubaturowy cokolwiek znaczył, a teraz architekt wnętrz, a i architekt krajobrazu. Trochę jest tak, proszę Państwa, jak budowałem dom, to na końcu przyszedł ogrodnik, czy projektant ogrodu i powiedział, że on to ma pecha, bo inwestor najczęściej już wtedy nie ma pieniędzy, żeby poświęcić jakiekolwiek środki na ogród. Tak samo jest z krajobrazem, który zawsze był wypychany na ostatnie miejsce. A teraz jak przystępujemy do modernizacji areny, to naraz dla mieszkańców wokół mniej istotna jest sama arena, tylko ten krajobraz, ten park Kasprowicza, który będzie wokół ten temat jest tematem wiodącym. Szanowni Państwo, to wszystko wiąże się ze wzrostem gospodarczym, z zamożnością, ale i wiąże się z zmianą mentalności. Czasami wydaje mi się, że zamożność rośnie szybciej niż zmiany mentalne społeczeństwa, ale życzmy sobie, żeby w perspektywie niewielu lat
oba te wzrosty się nawzajem dogoniły. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym od godziny 10 odbywał się cykl przeglądów portfolio dla architektów krajobrazu, prowadzony przez dwie nasze fantastyczne panie zaproszone na arenę krajobrazu, przez panią Jo Thompson i panią Tainę Słonio. Ponieważ no, arena jakby sama w sobie niesie trochę emocji, powinny być one dostarczone, więc my postanowiliśmy, aby bohaterów tego poranka uhonorować i poprosiliśmy naszych gości, aby wybrali spośród tych prac, jakie zostały nadesłane i poddane ocenie, te ich subiektywnej opinii najlepsze. Ponieważ mamy dla autorów, myślę, że bardzo fajne, praktyczne niespodzianki w postaci właśnie praktycznych prezentów. Jednym z tych prezentów jest profesjonalne oprogramowanie firmy Garden Filia z wieczystą licencją. Cenne, zapewniam Was. A kolejne nagrody to nagrody ufundowane przez fantastyczne placówki naukowe, ogrody i arboreta. Jednym z nich jest Arboretum w Bolestraszycach. Panie dyrektorze, dziękujemy za tygodniowy staż w Arboretum Bolestraszyce. Dziękujemy też Ogrodowi Botanicznemu we Wrocławiu w osobie pana dyrektora Zygmunta Kąckiego za staż w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Pani dyrektor Hannie Grzeszczak-Nowak za staż w Arboretum Wojsławica. Poproszę Państwa na scenę, abyśmy mogli wręczyć te nagrody. Pani dyrektor, panie dyrektorze, zapraszam. Realized that the plants that we were growing were
really fundamentally affecting the people who were coming in, purchasing those plants and taking them off into their gardens and off into their landscapes. And it didn't take me very long to realize that actually what I wanted to do was to be involved in a profession that allowed me the opportunity to help choreograph and help craft and create, help sculpt and mold landscapes and green spaces that would allow people to have that transformative experience, the sort of experience that I had as a child when I was growing up around beautiful landscapes and gardens. If any of you have visited the UK, you may well recognize this piece of work. This is the very first garden that I went to. This is a garden called Hidcote Manor Gardens by Lawrence Johnson, which is perched on the top of the Cotswold Hills in Gloucestershire, created in 1920, or the period just shortly after 1920, as a real celebration of the arts and crafts movement. And this was the first experience that I had of walking around a garden space, of being able to experience the sequence, the hierarchy of spatial delivery as we encounter the theatre that is a garden. And there's no more theatrical garden than Hidcote Manor up in the Cotswolds. And what I do today is, I suppose, not dissimilar to that garden we were just looking at in Hidcote Manor. What I'm involved with today is transforming and creating, renovating and bringing back to life gardens, well, such as this one. This is in Dorset, just south of the Midlands in the UK. A manor house that was built by an architect called Guy Dorber and was abandoned for many years. With a new client, they wanted to not only revitalise the house but also revitalise the garden. 8 acres of arts and crafts landscape.